Witam, to film o skrzyni Dreamset Nightmares, która, no trzeba przyznać, że ma sytuację, co, jak to powiedzieć, zabawną, interesującą, ciekawą, w każdym razie o tym. Na początku, małpa, strona do wymieniania swoich skinów, skrzynek, można snajpić floaty, crafty, rzeczy z przywieszkami, jeżeli macie taką ochotę, to zapraszam, kod John, link w opisie. Nie przedłużamy, tylko trzeba działać. A więc, była sobie taka sytuacja, że była sobie, ale nawet jest, skrzynka Dreams and Nightmares. No i taka skrzynka była droga, 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 nagle stała się tańsza. Oto i w ten sposób. No i nawet są na nią dalej bajordery, więc to trzeba jasno powiedzieć, nie jest to taki relikt przeszłości tej skrzynki. Jednakowo jakieś tam zakupy zostały zrobione i tak dalej. Widzicie jakieś tutaj przesunięcie teoretycznie na wykresie i tak dalej. Co to nie ma wielkiego znaczenia. Chociaż dla kogoś, kto miałby sprzedawać tę skrzynkę, no to jednak znaczenie to ma. Ale to jest taka sytuacja, którą widzicie tu. Ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Na to, że, uwaga, na resecie dropu wczorajszym, no i oczywiście cena, która się podtrzymuje po dzień dzisiejszy, to jest taka już w zasadzie norma, że mamy środę, reset dropu, wtedy cena spada i potem przez czwartek też ona zostaje na tym samym poziomie, tak to było miliard razy i tak dalej. Jednak co jest ciekawe, to to, że cena osiągnięta wczoraj jest niemal identyczna z ceną, która występowała na tej skrzynce w tygodniu. Ta najniższa cena. Za to i tak zobaczyliśmy jakieś wybicie. Oczywiście wybicie nie nawiązujące do wybić z tygodnia, no ale to się chyba już nikt temu nie dziwi. I ja się zastanawiam, bo ja ogólnie, jak mam być szczery, spodziewałem się, że będziemy schodzić stopień niżej, potem będziemy mieli góra, 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 ale stopień niżej, góra, 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 stopień niżej i tak dalej, i tak dalej. Na przykład będziemy sobie schodzić o 10-15 groszy co tydzień, aż na przykład dojdziemy do jakiejś kwoty na Steamie sięgającej, nie wiem, 5 zł, może coś takiego i się na tym około zatrzymamy. Czy na przykład jeszcze niżej. To ogólnie ja uważałem. Jednakowo dostajemy cenę, która jest, no tak jak mówię, taka sama jak w tygodniu. Więc w zasadzie reset dropu można by byłoby podsumować, że nie za bardzo wpłynął on na całą sytuację. A wydaje mi się, a nawet można to sprawdzić w dosyć prosty sposób, ponieważ dzisiaj rozegrałem komputer, że jeżeli dostaje się coś z dropu, no to można to sprzedawać, więc to też nie jest tak, że ten update, który wszedł ostatnio, cokolwiek tutaj zmienił, tak? I wobec tego zastanawia mnie, ponieważ no problemem jest już to, o czym kiedyś się wypowiadałem, czyli te wszystkie przełożenia Steamowe czasu na pieniądze, nie oszczędza się już czasu, robiąc transakcje na Steamie, więc to jest takie ala problematyczne. Jednakowo ciekawi mnie, że jeżeli ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, że zmienność procentowa, a raczej może nawet czasami nominalna, chociaż raczej procentowa, pomiędzy najniższym pikiem, najniższą ceną na wykresie, a najniższą ceną na wykresie w momencie resetu dropu, no są ze sobą skorelowane. Są ze sobą w ten sposób skorelowane, że mimo wszystko w środę ta cena powinna być najniższa. I jeżeli ona jest najniższa, to ulega redefinicji. Przez co przyszła najniższa cena będzie wyższa od tej wcześniejszej najniższej. Tak bym to nazwał. I wobec tego ciekawi mnie to, czy skrzynia ta, bo 6.20 wydaje mi się być dzisiaj już oczywista, że zostanie osiągnięte przez nią. Tak myślę, że 6.20 to jest taka oczywista liczba, którą wbijemy czy w przedziale piątku, czy w przedziale poniedziałek, znaczy czy w przedziale sobota, niedziela. 6.20 wydaje mi się, że hitnie. Jedyne teraz, co mnie ciekawi, to takie zagranie, czy nie można wejść na floata. Na przykład trzasnąć tutaj bajordera na 4 zł, czyli na te 3,99, bo przestrzeni do takich akcji jest całkiem sporo. Nie nałapać tych skrzynek na floacie. I teraz pytanie jest następujące. Czy jeżeli zostałaby taka sama tendencja, która jest dzisiaj, to czy nie byłoby możliwe na przykład
uświadczenie ceny 6,40 już w następnym tygodniu. I teraz, jak sami, no, wydaje mi się być to dosyć oczywiste, można by było sobie to tak zobaczyć, że 4 razy, nie wiem, powiedzmy, no, 6,40 to jest 5,60, czyli dajmy, nie wiem, 1,4, tak? O, no dokładnie. To by była tego typu cena. To jest cena. Znaczy, w zasadzie to jest przelicznik. Ciekawy już, tak bym powiedział. To jest już fajny przelicznik. On daje korzyść. 1,35 to jest w ogóle przelicznik z korzyścią, a 1,20 to przelicznik standardowy, jeżeli chodzi o to. W sensie 1,20 uzyskacie nawet za pomocą bajorderów, 1,30 za pomocą fajnego wahania, a 1,40 to jest przelicznik, który gwarantuje już jakąś korzyść na rynku. No to teraz jest następujące pytanie. Czy przypadkiem tutaj na tym obrazku, który właśnie widzicie, nie jest bardzo proste do uzyskania chociażby 1,35, co musiałoby się jedynie czym skończyć, to taką kwotą 5,40, a 5,40 to jest 6,20, które wydaje się być już niemal pewne. To jest po pierwsze. Po drugie, czy nie mamy szansy w ogóle na 1,40 lub przy jakimś przypływie, kto wie, może i 1,42 albo 1,43. No to tak. Wykorzystanie tego typu zagrań, no to jest, o, ja wam powiem na przykład, o, to ja bym zrobił taki myc, że powiedzmy mamy sobie to 5,40 albo 5,60. Tak. No, to była cena, za którą ja oferuję skup z tym balansu. Na przykład. A ja nie jestem jak. Znaczy nie, no ja w sumie jestem dosyć hojny, jeżeli o to chodzi, ale nie jestem najlepszy. Nie jestem wybitnym skupowaczem z tym balansu. Ja sobie go tak skupuję, jak mi do czegoś brakuje. Tak to powiem. W sensie, ja go w sumie nie skupuję de facto. Ja tylko wiem, kto go skupuje. Ale po takiej cenie, bo wynegocjowałem, żeby po prostu były dobre ceny. No. A to nie jest reklama. To ja tak tylko mówię, że jakby to. No bo gdybym powiedział, że tyle jest w skupie, no to ktoś by powiedział, a gdzie on jest? A ja mówię, no w sumie to u mnie. No to ten, na Discordzie. Więc w zasadzie to chyba matematyka mówi sama, nie? Jakby. To tak bym powiedział. Więc wobec tego, tak prosto kurwa tłumacząc jak do słupa. Czy opłaca się kupić aktualnie skrzynkę na Flowcie, żeby ją przeflipować za tydzień na Steama? No ja powiem tak, że gdybym. Wydaje mi się, że jest to dosyć niskie ryzyko do całkiem wymiernych korzyści. Tak to powiem. Że jest to całkiem spoko. Że jest to całkiem spoko deal. Tak to nazwę. Oczywiście, jakby zachęcam do tego, aby samemu nad tym myśleć, się zastanawiać, czy to działa, czy to nie działa, czy to funkcjonuje, czy nie. I czy aby na pewno ktoś, kto miałby to zrobić, czy mu to wyjdzie po prostu na ten. Ja powiem wprost, że ja osobiście. Mając różnego rodzaju możliwości do wykorzystywania tego, no to już nawet chyba nie trzeba być takim omnibusem, żeby znaleźć taką analogię, jak to, że jeżeli osiągnęlibyśmy 6,40 na Steamie, no to najprawdopodobniej na Flowcie zostałoby osiągnięte 4,20 minimum, bo taki byłby wtedy ten kurs przesyłu. 4,20 to jest w ogóle taka popularna cena, bądź nawet 4,30 lub 4,34 w wahaniu. No to gdybyśmy, znaczy 4,32 może bardziej. Gdybyśmy osiągnęli 4,32, kupilibyśmy po 4, to już wydaje mi się, że bardzo patologiczną logiką można analizować opłacalność takiego biznesu. Czy to jest ok, czy nie. Więc dla kogoś, kto operowałby trochę większym ryzykiem, tak to powiem. A najwięcej, co chyba można w tym momencie zaryzykować, tak mi się wydaje, to jest bycie na zero.
No to wydaje się być to takie do rozważenia. Tak to powiem. No i tyle. No.